No i witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska i Dianka Firkowska. Tak, jak zetna, Dianuś, jak zetna. Ona dzisiaj do pieszczenia jest. Ona dzisiaj pieszczosek malutki będzie przeszkadzać, bo nie byłam z nią na spacerze. Nie wyrobiłam się. Jest tak gorąco, że po prostu nie miałam ochoty iść na spacer. Tak gorąco, słuchajcie. No po prostu piekło, piekło. A to małe nie ma... Nie ma wyczucia ciepło czy nie ciepło? Chociaż takie futro to i takiej chce się iść. Ojej! Ojej! I tak chce się iść. Uwielbia robić takie rzeczy różne. Przycięłyśmy już sobie belki. I teraz spróbuję to ze sobą złożyć. Jeszcze jedna belka, ale nie przycinam, bo jeszcze nie wiem, jaki wymiar będzie ta poprzeczna. Ale póki co montujemy z Janusią naszą suszarkę. Zostaw! Pomożesz? Pomożesz? Przeszkadzać chyba, co? Oczywiście. Kto mi tu przeszkadza? Już mi przeszkadza. Już mi przeszkadza. Spróbujmy to jakoś zamontować. Kurczę, to weźmy tak. Odejdź, Janusz. Muszę teraz dociąć tą poprzeczną, zmierzyć tą odległość i to wszystko jakoś poziom i pion. Pion i poziom. Mam z tym problem. Mam z tym problem. Idziemy po miarkę, Dianuś, i mierzymy. Chodź.
Moi drodzy, konstrukcję zrobiłam wielką i potrzebuję wzmocnień na dole. Takie poprzeczne belki muszę wstawić, bo inaczej to lata za wysoko, za dużo i w ogóle. Więc konstrukcja musi być bardziej solidna. Wymyśliłam, że dzisiaj skonstruuję całą suszarkę i chyba będę musiała jeszcze zakotwiczyć dwie podpórki z dwóch stron, żeby huśtawki zrobić. Bo uparłam się na te huśtawki, dwie huśtawki. Jedna huśtawka i druga huśtawka, takie zwykłe na łańcuszkach i na deseczce. Będzie fajnie, no. Ale muszę zakotwiczyć niestety, bo jedna kotwica chyba tutaj nie da rady. Więc dzisiaj zrobię tylko suszarkę. A z huśtawką się wstrzymam. Muszę zakotwiczyć na pewno dwie poprzeczki, muszę takie belki dotnę i je zakotwiczę, jeszcze raz zabetonuję dwie kotwice z jednej strony, dwie kotwice z drugiej, żeby była huśtawka. No niestety inaczej się chyba nie da. Moje ambicje. Robię suszarkę póki co.
No i słuchajcie, zrobiłam to, poprzeczki zrobiłam, może nie jest to idealnie równo, ale ja jestem z siebie zadowolona, ma być solidnie po prostu, a takie centymetr, 5 mm, no nie, 5 mm widzę tu u mnie są różnice i troszkę mi się zwichrowały te belki, ale tutaj są jeszcze, jest regulacja i jak mąż przyjedzie, to będziemy razem regulować, bo ja sama tutaj nie dam rady. Nie dam. Więc troszkę można je tutaj jeszcze na tych kotach poregulować. Mam, słuchajcie, takie kółeczka. Nawiercę sobie wiertarką i wkręcę. Myślę, że 16. Myślę, że starczy. Starczy. 16 starczy. Wiercę. Gdzieś. Jak ma to 10, to tutaj na piątce. Na piątce. Czyli tak. Najpierw będzie gdzieś tutaj. O, tu. Pierwszy. Jezu, rysuję jeszcze nie. A jest jeden. 5. Może tak. 5, 1. Później 10. Tak, co 10. Co 10. Nie, no nie, no nie, no. Wiertło za grube. No rany, lu. Nie. Zawsze coś. Wiertło za grube wzięłam. No i słuchajcie, na razie linek nie wieszam. Na razie linek nie wieszam, bo no niestety to trzeba ustabilizować, czyli dwie poprzeczne takie podpory muszę zrobić, zabetonować porządnie, żeby to było stabilne, bo w tym momencie to się mocno chwieje. Mocno się chwieje. Dziękuję! Więc tak nie może być. A to murowanie to przynajmniej 2 dni. Znaczy muruję 1 dzień, 2 dzień wysycha, więc na pewno Wam teraz nie będę w najbliższym czasie nagrywać, ale pokażę Wam, jak będzie gotowe. Także
mnie kręci. Muszę się napić wody. Więc tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie. I czekam na wasze subskrypcje. Ja się tutaj piekę na tym słońcu, piekę. Już koniec na dzisiaj, nie piekę się. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!